Państwa serdecznie na kolejnym czwartym posiedzeniu zespołu roboczego do spraw telekomunikacji działającego w ramach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Spotykamy się dzisiaj w Dzień Mikołajkowy, więc pozwoliłem sobie cukierki. Pan ma sobą przynieść. No tak. Zdrowy nie ma, szczepki nie ma. Także bardzo, bardzo proszę się stopać. Dziękuję bardzo. Dobrze, i my mamy dzisiaj tematy następujące. To jest żądanie GUS dotyczące przekazywania danych stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną, stosowania prawa przedsiębiorców przez prezesa UKE oraz organizacja pracy nad kodeksem dobrych praktyk w zakresie współpracy operatorów telekomunikacyjnych z zarządcami nieruchomości, także nieruchomości komercyjne. Ale widzę, że dzisiaj frekwencja jest stosunkowo nie najsilniejsza i chyba przedstawicieli branży nieruchomości dzisiaj nam brak na sali, więc nie wiem, czy się nam ten temat uda dzisiaj przeprowadzić, skoro tak to wygląda. Dobrze, więc zacznijmy w takim razie może od tych pierwszych spraw. Przekazałbym, myślę, głos panu przewodniczącemu zespołu, który pewnie zechce zagaić. Dzień dobry, witam Państwa. No rzeczywiście, ponieważ dzisiaj jest taki dzień, że jest nas mało, to myślę, żebyśmy tak dosyć ogólnie tylko omówili pewne zagadnienia, którymi proponuję, żeby nasza grupa się zajęła i myślę, że chciałbym tutaj z Państwem przedyskutować właśnie taki rozdział troszkę, jak te sprawy prowadzić. Tu po przemyśleniach mam kilka pomysłów również na współpracę z innymi grupami roboczymi wewnątrz Rady Przedsiębiorców. Tak idąc, może nie po kolei właśnie, tylko może od końca, bo wbrew pozorom chciałbym dwa słowa tutaj zaproponować w sprawie tych budynków komercyjnych, pomimo że tutaj pani dzisiaj nie ma, ale myślę, że byłyby zadowolone z takiej propozycji, jaką chcę złożyć, żebyśmy jakby wyznaczali daty pracy grupy nad tym kodeksem jakby oddzielnie, czyli tylko w tym celu. Ponieważ tak naprawdę nie cała grupa jest zainteresowana tym tematem w ogóle, tylko część. Myślę, że część osób byłaby dedykowana jakby do pracy nad tym kodeksem, a panie też no, nie traciłyby czasu na rozmowę z nami o GUS-ach, o różnych tak, sprawach stricte telekomunikacyjnych, bo przychodziłyby na spotkanie tylko w tej sprawie, tak? I byłyby to oddzielne spotkanie. Myślę, że to jest dobry pomysł. Ja też, prawdę mówiąc, tak w tym kierunku myślałem. To bardzo się cieszę, to myślę, że nie wiem, czy ktoś ma inne zdanie, ale myślę, że właśnie z naszej grupy przyszłaby pewnie połowa, czy jedna trzecia, tak? I takie spotkania dedykowane pod ten temat byśmy robili oddzielnie. Wezwalibyśmy. Można oczywiście informować całą grupę o takim spotkaniu, tak, ale zaznaczać. Całą grupę, kto będzie chciał przyjąć, tak. Ale tak. W konkretnym celu i przygotowaniu, tak? Myślę, że przyjmijmy taki sposób. Tak, także myślę, że można zaproponować w takiej sytuacji gdzieś, nie wiem, połowa stycznia, czy kiedy tam Państwo uważają od razu jakiś termin, żeby wszyscy wiedzieli wcześniej i w sprawie tego kodeksu, żeby zapoczątkować pracę. To proszę mówić dalej, a ja będę szukał kalendarza. Zaproponujmy dedykowane spotkanie w ten cel. Zdaję przy tej okazji, tylko miałabym pytanie w takim razie takie bardziej organizacyjne, bo tutaj przedstawiciele zarządców nieruchomości wskazali, tak jak pamiętam, bo coś może się zmieniło, może też w międzyczasie była jakaś mniej na forum korespondencja się toczyła, że wyrazili taką potrzebę, żeby zaangażować przedstawicieli także innych zarządców budynków, nieruchomości, znaczy użyteczności publicznej. O, tak? I pytanie, czy jakieś... Bo tam pojawiła się jakaś dyskusja, bo ja dostałem jakiś taki w ogóle głos, żeby w ogóle wszystkich nieruchomości, wszelkiego rodzaju nieruchomości zarządców włączyć. Rozumiem, że wchodziłyby w tej spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkańców i tak dalej. No to do tego miałem pewne zastrzeżenia, dlatego że to po pierwsze bardzo rozszerza nam zakres tutaj tych prac, po drugie
no, wchodzimy jakby we współpracę z podmiotami, które nie należą do kategorii małych i średnich przedsiębiorców. Dokładnie. Spółdzielnie mieszkaniowe czy wspólnoty mieszkańców to nie są mali i średni przedsiębiorcy. W związku z tym tutaj jakby to wygląda poza kompetencje rzecznika. Mam wrażenie, że to troszeczkę też jest specyfika poszczególnego rodzaju nieruchomości, tak? I teraz jeżeli my tak bardzo rozszerzymy to nasze pole widzenia, to będziemy mieli do czynienia z bardzo różnymi sytuacjami, tak? I mam taką obawę, że to może rozbić dyskusję. To jest bardzo zły pomysł, tak? Znaczy, generalnie te praktyki, o których mamy mówić w spółdzielniach, są zupełnie inne niż w budynkach komercyjnych. Jest inny sposób zarządzania, inne praktyki po prostu. Nie można zrobić tego samego kodeksu praktyk do różnych instytucji, gdzie po prostu są inne praktyki, więc to jest bardzo zły pomysł. Tak, ale tutaj jakby nie słyszałam tej koncepcji, żeby w ogóle to wyszło wszystkich nieruchomości, no to oczywiście jest już tak szeroko, że to... Tak, wpłynęła do nas. Tak, ale drugi urząd oczywiście publicznej, tak, to było stanowisko zarządców nieruchomości komercyjnych. Pytam o to, bo pomimo, że sama może niekoniecznie uważam, że to jest najlepszy pomysł, o tyle, samo to, żeby dialog z zarządcami nieruchomości, także komercyjnych, się dalej toczył, tak? Bo tutaj możemy stworzyć też taki kodeks dobrych praktyk, no tylko że dla kogoś innego i sami możemy stworzyć, no to też pewnie nie ma takiego dużego uzasadnienia, tak? Więc pytanie, czy z zarządcami budynków użyteczności publicznej jakieś już może były poczynione kroki, żeby z nimi... Ja nic nie wiem, chyba, że pan... Ja nic nie wiem, natomiast gdybym się miał wypowiedzieć, to rzeczywiście jest to o tyle ciekawe, że tak jak słusznie pan zauważył, że spółdzielnie mieszkaniowe nie są małymi przedsiębiorcami, to tutaj, jeśli chodzi o użyteczność publiczną, byłaby trochę ta relacja pomiędzy, powiedzmy, małymi operatorami telekomunikacyjnymi, a jednak tymi takimi instytucjami państwowymi, tak? Czasami tak, więc tutaj to rzeczywiście można by omówić, ale znowu nie wiem, czy na tych samych spotkaniach, bo to jest troszkę inne zagadnienie. Znowu te praktyki w urzędzie będą inne i tam są inne problemy niż w budynkach komercyjnych, bo to jest specyficzna sytuacja, te budynki komercyjne. Ja bym tego nie mieszał jakby na jednych spotkaniach, bo tam będą zupełnie inne problemy, z kim innym się trzeba spotykać inne procedury funkcjonują, więc nie da się znowu zrobić tego samego kodeksu. Tylko musimy pamiętać o jednym, co my rozumiemy przez pojęcie budynku komercyjnego. No właśnie, tak. Bo jeśli jest budynek w rozumieniu artykułu 30 mega ustawy, wielomieszkaniowy, on często ma też lokale komercyjne, często spółdzielnie buduje także z pół na pół i tak dalej. W tym momencie 30 znajdzie zastosowanie. Nie mamy wszystkich takich jak na przykład, nie wiem, plaza czy tam budynki, które są koło dworca, czysto komercyjne, ale często to mieszane jest w tym momencie, mamy zróżnicowane w sytuacji. Ja myślę, że największe problemy są właśnie w tych czysto komercyjnych, tak? I właśnie w plazach, lasach, supermarketach, biurowcach. I myślę, że ten kodeks głównie takich sytuacji ma dotyczyć, tak? Bo to mówimy o przepisach prawa, tak? Tylko kodeksie dobrych praktyk, bo tak w tym momencie jakie praktyki powinno dwie strony stosować, żeby unikać konfliktów i żeby jak najmniej było sporów i żeby jak najefektywniej współpracować, tak? No bo tak widzę ten kodeks nowych praktyk, żeby ta współpraca była po prostu efektywna. Natomiast o tych spółdzielni mieszkaniowych, panie Mikołaju, to też to różnie może być, bo po pierwsze rzecznik reprezentuje mikro, małych i średnich przedsiębiorców, po drugie wielkość tych spółdzielni co do obrotów, co do liczby osób i tak dalej jest różna, więc będą spółdzielnie, które będą oczywiście tymi dużymi przedsiębiorcami, ale myślę, że też spora grupa spółdzielni będzie... Mieszkaniowe przedsiębiorca? Oczywiście. To jest w KRS-ie, jest wpisane. Tak? To jeszcze w czasach, gdy nie było KRS-u, to było orzecznictwo sądowe, że spółdzielnie mieszkaniowe, bo spółdzielnie mówimy nie tymi przedsiębiorcami, my tylko realizujemy cele statutowe, zaspokajają potrzeby mieszkaniowe naszych członków, członków i rodzin. Ale orzecznictwo sądowe poszło w latach 90. w innym kierunku i powiedziało, że są przedsiębiorcami, wtedy podmiotami gospodarczymi, że to była taka nomenklatura, i prowadzą działalność gospodarczą, a przepisy o KRS-ie już ewidentnie objęły
wpisem przedsiębiorców. Dobrze, a wspólnoty mieszkaniowe? No, wspólnoty to już nie będą, to już... One w ogóle nie są nigdzie, znaczy są regulowane, ale to są wpisywane w księgach wieczystych. One nie są jednostkami organizacyjnymi wpisywanymi do KRS-u, ani do CIDG. Także no, to tutaj nie będą przedsiębiorcami, prawda? One na pewno nie. Wspólnoty na pewno nie. Natomiast spółdzielnie mogą być. Może mikro nie, ale małym, średnim, to myślę, że spora część spółdzielni mieszkania może wydać. No i TBS-y jeszcze dochodzą do mieszkaniówkach. TBS-y, no to następna branża, no to są z reguły jakieś spółki ze spółki akcyjne, prawda? No to ewidentnie KRS i przedsiębiorcy. Też nie, no dobrze, ale tak czy inaczej, tak jak przewodniczący tutaj, nie myślałem, to jest inna, to na coś się inna specyfika sytuacji, więc oczywiście dalej możemy skończymy ten, możemy i taki temat omawiać, ale... Nie wszystkie naraz, bo to jest tak za mało. Połączenie tego wszystkiego w jeden, ten może spowodować chaos i to, że ugrzęźniemy w tych różnych przypadkach i to się rozbije. Tak. Proponuję jest kończyć ten temat komercyjny, tylko na tym się skupić. Zobaczymy, jak to wyjdzie, w ogóle nam się uda to doprowadzić do końca. Jakiś taki satysfakcjonujący wszystkie strony postaci. Jak będzie sukces, to wtedy się zastanowimy, czy go nie rozszerzyć, tak? Jasne. Dobrze, czyli padła kwestia terminu spotkania, tak, poświęconego temu zagadnieniu. To jeśli mogę od razu coś zaproponować, to taki pierwszy wolny, co mamy w kalendarzu, to jest 27 stycznia. Czy tu jest prośba ze strony mojego szefa, żeby unikać poniedziałków, jeśli można tak wyznaczyć termin w miarę możliwości. Unikać poniedziałków, no ale my musimy unikać też wtorków. Panie mecenasie. Więc jeżeli będziemy unikali, a czemu poniedziałków mielibyśmy unikać, przepraszam? Bo wtedy trudniej jest panu szefowi brać udział w spotkaniu. Na razie tak nie wierzę. No czasami wierzę. Jak nie będziemy robić w poniedziałki, ani we wtorki, ani w środę, ani w czwartki, to będzie nam bardzo... No i tutaj też komuś nie będzie pasował. Będzie nie, bardzo... Nie, Wojtkowi Szybciakowi piątki nie pasują. No właśnie, to już zostaje tylko niedziela. Ale on nie w tej grupie. No dobra, to co z tym 27? Czy zespołowi pracuje? 27 stycznia, tak? Tak. Tak nie warto, będą się zmieniać pewne rzeczy u siebie. A 29? Albo po zespole roboczym do spraw konkurencji 30? Nie. Dwa zespoły w ciągu dnia nie. To jest 29 albo 31? Nie, to trzeci byśmy mogli zrobić do tego. Masz i znowu poniedziałek. Aha. To już ten 27. Dobrze, 27. 20. 11, tak? Dobra. To mamy. Zrobione. No dobrze, to zwracam głos przewodniczącemu. Dziękuję. Czyli jeden temat omówiony, wyznaczony termin w sprawie budynków komercyjnych. Pani może pan poinformować, o czym sprawie będzie tam. Tak jest, tak zrobimy. Zapewniam się. Dobrze, teraz następny temat. To jest temat nowy, który pojawił się właściwie w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy. To jest żądanie GUS przekazania danych stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną do celów badań statystycznych. Mm-hmm. Otóż pojawił się nowy akt prawny, właściwie chyba nawet dwa w tej chwili. W sumie to chyba nawet trzy. Tutaj pojawiło się rozporządzenie, które naszym zdaniem było niezgodne z inną ustawą. A
ale teraz pojawiły się dwie nowe ustawy. O co chodzi? Otóż pojawiły się akty prawne, zgodnie z którymi, na podstawie których przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mieli obowiązek przekazania wszystkich danych o swoich abonentach, co jest zawsze bardzo newralgiczne, na celu statystycznym. No, ten obowiązek wydaje się bardzo, bardzo taki niebezpieczny. Mówimy o danych, które są chronione ustawą. Prawo telekomunikacyjne są chronione tajemnicą telekomunikacyjną, to się nazywa w przepisach. No i te dane w naszym stopniu są szczególnie wrażliwe i nie można nimi przestać. Przekazanie wszystkich danych, wszystkich numerów telefonów, wszystkich adresów kontaktowych i tak dalej do WUS-u dla celów statystycznych wydaje nam się pomysłem zupełnie abstrakcyjnym. No po pierwsze, nie mówimy tutaj w ogóle o statystyce, tylko o działaniach powszechnych, tak? Jeśli dotyczą każdego obywatela w kraju, tak? Ta tajemnica, po pierwsze, wymaga zwolnienia ustawy. Myśmy tutaj przekonali WUS do odstąpienia od wymogów przekazania tych danych w tym roku na podstawie rozporządzenia, wykazując, że przekazanie tajemnicy telekomunikacyjnej można wykonać wyłącznie na podstawie ustawy, a nie rozporządzenia. Tak? Więc udało się zapobiec temu, że w tym roku tych danych nie będziemy musieli przekazywać. Natomiast są już dwie kolejne ustawy, które nakazują na nas przekazywanie danych co roku, tak? Od roku, tak. Jedna ustawa od roku następnego, tak? 28 lutego. I kolejna ustawa od rok później, tak? Tak. I to są znowu te same dane. Po pierwsze, należałoby się zastanowić, czy rzeczywiście nie dochodzi tutaj do łamania tajemnicy telekomunikacyjnej. Po drugie, czy nie dochodzi tutaj do ewidentnego łamania przepisów RODO. I tutaj, ja tak dzisiaj rano zastanawiałem się jeszcze przed przyjściem do Państwa, w jaki sposób tutaj zainterweniować i sprawdzić zgodność z innymi przepisami prawa tych ustaw, czy nie poprosić o współpracę tej grupy do spraw RODO, bo jest grupa robocza tutaj przy naszej Radzie do spraw RODO. Wydaje mi się, że tutaj, moim pomysłem jest tutaj prośba, żeby pan rzecznik się zaangażował w sprawdzenie, to w ogóle ta ustawa jest legalna, tak? Ona jest tylko zastosowana do tego prawa. Prosiłbym o wskazanie, żebyśmy tak, ustawa z 31 lipca 2019 o powszechnym spisie rolnym w 2020 i druga z 9 sierpnia 2019 o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021. Czy można prosić o powtórzenie tej drugiej? O narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021. To są dwie ustawy. Teraz jakie my mamy zastrzeżenie? No tak, z punktu widzenia przepisów RODO ten obowiązek nałożony na nas wydaje się kompletnie absurdalny. Ponieważ po pierwsze, ilość przekazanych danych jest obłędna. Jeśli mówimy o danych kontaktowych, jakie nam przekazują abonenci, to pamiętajmy, że RODO generalnie co do zasady zostało stworzone po to, aby chronić obywatela, tak? Chronić obywatela przed przekazywaniem niepotrzebnie jego danych. RODO jest również po to, żeby obywatel zawsze wiedział, gdzie jego dane są, kto z nich korzysta i żeby miał uprawnienia do przekazania jakichś konkretnych swoich danych w konkretnym celu. Tak? To są takie są cele tej ustawy, żebym ja przekazując numer telefonu komuś mógł wiedzieć, że tylko w tym celu możesz te dane przekazać. I u nas jest to bardzo doskonale widoczne wśród operatorów telekomunikacyjnych, ponieważ czasami uzyskujemy dane na przykład do dziecka, do osoby niedorosłej. Tak? Ojciec, który wyjechał, nie wiem, za granicę, kupuje internet, łącze internetowe dla dziecka i mówi: żona się na tym nie zna, dziecko, pomimo że jest niepełnoletnie, ono z tego korzysta i w razie awarii, to proszę kontaktować się z dzieckiem. Ono wie, czy działa, czy nie działa, nie wiem, dziecko ma 16-17 lat,
posługuje się dobrze komputerem i nie ma żadnego powodu, żeby technik nie kontaktował się z taką osobą. I często przekazywane są dla nas takie dane od abonenta, no, które są w konkretnym celu przekazane. Tak? I teraz osoba, która podpisuje z nami taką umowę, nie zakłada, że te dane będą wykorzystane na przykład do celów statystycznych. Tak? No na pewno sobie taki właściciel, mieszkaniec nie życzy, żeby jakiś pracownik z GUS-u dzwonił do jego dziecka, tak? I wypytywał o jakieś dane statystyczne. Uważamy, że na podstawie RODO po to zostały te przepisy stworzone, że obywatel ma pełne prawo mieć nawet 5 numerów telefonu w domu. Jeden na cel urzędowy, drugi na cel, nie wiem, prywatnych rozmów z rodziną i po godzinach pracy sobie ten, nie wiem, po godzinach pracy będzie jeden telefon wyłączał, a drugi miał prywatnie, żeby mu nikt nie dzwonił, tak? Dla urzędów właśnie ten w godzinach pracy, tak? A na cele na przykład obsługi łącza internetowego trzeci telefon do dziecka. To są prawa zgodne z abonentem. I teraz ta ustawa, naszym zdaniem, te prawa łamie drastycznie, ponieważ chce, żebyśmy my wszystkie trzy telefony przekazywali do GUS-u. Tak? I teraz urzędnik będzie dzwonił na ten prywatny telefon, tak? Czy na ten telefon do dziecka. Czyli łamiemy cel ustawy o RODO. Tak? To, do czego obywatel miał prawo, czy przekazać mi numer tylko w konkretnym celu, jest łamane. Teraz urzędnik chce życzyć, żeby ten telefon, który został operatorowi przekazany w celu obsługi łącza, oni chcą wykorzystać w celu kontaktu urzędu z tym obywatelem. Tak? Czyli złamany jest cel. Naszym zdaniem jest to wbrew celowi RODO. To jest pierwsze. A więc można z tego dorzucić. Musimy brać pod uwagę, tutaj pan mecenas Grzegorz pewnie się zgodzi, dwie rzeczy. RODO jest aktem prawnym prawa wspólnotowego rangi wyższej niż prawo krajowe. Czyli to, co jest sprzeczne z RODO w naszym ustawodawstwie, no jeżeli jest sprzeczne z zapisami rozporządzenia o RODO, no to w tym momencie nie powinno się tego stosować, można sobie powiedzieć, dobra, tam wydali ustawę, nic nie robimy. Ale z drugiej strony to samo RODO przewiduje odstępstwa, między innymi przez regulacje wewnętrzne danych krajów rangi ustawowej od obowiązku RODO. No i w tym momencie, jeżeli to odstępstwo jest wprowadzone, masz przekazać, to trzeba byłoby tutaj zbadać, czy to odstępstwo, które wprowadzono w tych dwóch ustawach, które tutaj Karol, w zasadzie Tomek zacytował, czy one mieszczą się w zakresie odstępstwa dopuszczonego przez prawodawcę unijnego. Jak to, czy zachowano wymogi odstępstwa przewidzianego przepisami unijnymi, czy też nie? Bo jeśli nie, no to oczywiście te zapisy są prawnie bezskuteczne i w tym momencie obowiązuje RODO i przedsiębiorca może się wywinąć, że tak powiem, z ujawnienia tych informacji. Natomiast to musimy sprawdzić, dokładnie. Natomiast jeśli mali przedsiębiorcy mają odmawiać GUS-owi, narażając się na kary, no to należałoby to jakby zainterweniować naszym zdaniem z poziomu rzecznika i pomóc jakby wyjaśnić tą sprawę. Ja miałam tutaj wątpliwość taką, bo pan powiedział, że to dla celów statystycznych, tak? Ale dla celów statystycznych, to ja rozumiem to w ten sposób, że cele statystyczne to znaczy to jest no jakieś zbiorcze dane, zbieranie jakichś zbiorczych danych o liczbie abonentów i no jakichś podstawowych informacjach, tak? Natomiast to, co pan mówi tutaj, to znaczy, że ktoś z GUS-u miałby dzwonić na ten telefon i pytać o różne inne informacje, niezwiązane bezpośrednio z tym, że ta osoba jest abonentem, prawda, ma numer telefonu, no, tak. Tylko pyta o inne sprawy, nie wiem, na przykład czy jest telewizor w domu, czy jest telewizor w domu, tak? Czy pyta o inne rzeczy niż wynikające z jego tutaj faktu bycia abonentem tego. To już to nie mieści się moim zdaniem w pojęciu dla celów statystycznych. Dokładnie. Tylko to już jest dla budowy innych statystyk, innych badań statystycznych, tak? Ale to już jest, to nie mieści się jako dla celów statystycznych związanych bezpośrednio z tym. Czyli generalnie jedna z ustaw mówi nam wprost o spisie powszechnym, tak? Czyli taki spis powszechny, jaki do tej pory był wykonywany przez osoby odwiedzające poszczególne gospodarstwa domowe, w tej chwili chcą robić przez telefon. Tak?
chce robić takie rzeczy przez telefon, to powinien sam zdobyć taki numer za zgodą mieszkańca, tak? Niech wyślą jeszcze raz tych ludzi w teren, niech zapukają, zostaną wpuszczeni i taki pracownik GUS-u uzyska na potrzeby spisu budżetnego, ale no to właśnie jest, no to jeśli nie uzyska, to znaczy, że nie są uprawnieni do posiadania tego numeru, tak? I próba uzyskania tego numeru w sposób inny, obchodząc ustawę RODO, jest właśnie naszym zdaniem niezgodne z prawem, tak? Jeśli mieszkaniec czy właściciel nieruchomości sam świadomie poda ten numer, no to będzie on świadomie podany w konkretnym celu i to jest zgodne z RODO, tak? Jeśli poszukują tych numerów i jakoś próbując ominąć tą ustawę, to właśnie jest to próba ominięcia ustawy, tak? No, tym bardziej, że trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o czystą bazę adresową, nie mówię o telefonach czy mailach, czy adresach poczty elektronicznej, ale adresy zamieszkania, też do tej bazy GUS ma dostęp. Tutaj ma tę informację, skoro tyle lat chodzili po mieszkaniach, mieli te dane, to dalej je mają. Więc tu akurat nie ma, tych danych nie potrzebują od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. To teraz ten wątek, który kolega poruszył, pozwolę sobie rozwinąć, bo jego się da drastycznie rozwinąć. Tak? I tu jest temat też do rzecznika, aby sprawdził, co z tym zakazem zbierania wielokrotnie tych samych informacji. Bo jak przeczytamy tą ustawę, to tam obowiązek przekazywania wszystkich danych, wszystkich kontaktów, adresów, wszystkich numerów telefonów jest nałożony po pierwsze na nas dwa razy. Już, tak? Czyli my mamy na podstawie jednej ustawy i na podstawie drugiej ustawy. Na podstawie ustawy o spisie powszechnym, tak? I ustawy o spisie rolnym. Jeśli chodzi o spis rolny, jest ciekawa sytuacja, ponieważ część naszych abonentów oczywiście jest rolnikami, no ale część nie jest. Tak? Przecież my tego nie wiemy, nie sprawdzamy, kto jest rolnikiem. Nie takich uprawnień. No i w związku z tym, jeśli ktoś, szykując ustawę o spisie rolnym, gdzie ma dzwonić tylko do rolników, prosi o telefony do wszystkich obywateli w kraju, no to jest to kolejne nadużycie, tak? Proszą o nadmiarowe dane do nie tych osób, co trzeba. To jest jedno zagadnienie. Drugie jest takie, że nawet jeśli przekażemy dane, jeśli ktoś z tych osób będzie rolnikiem, nie wiem, jak oni sobie to wyselekcjonują, tak, z naszych danych, nie mam pojęcia w ogóle, jest to abstrakcyjne, to te same dane dla różnych celów my mamy im przekazać dwa razy. To jest z kolei ten w konstytucji biznesu zapisany przepis, a to teraz nie wiem, czy możemy go tam gdzieś zacytować, tą GUS poznajdzie szybko, no że dane nie powinny być pobierane dwa razy, tak? One są pobierane wielokrotnie. Od samych firm telekomunikacyjnych są dwa razy na podstawie dwóch różnych ustaw. Ale te same dane są jeszcze od wielu innych firm, tak? Czyli od przedsiębiorców energetycznych, od firm, które dostarczają wodę, odbierają ścieki, które odbierają nieczystości komunalne i tak dalej. No więc generalnie te same dane uzyskają od pięciu przynajmniej różnych firm. To jest wielokrotne zbieranie tych samych danych. A od samych nas dwukrotnie. Więc jest to potężna nadmiarowość zbierania danych. To znaczy rolników chyba wyselekcjonują na podstawie danych o podatku rolnym, tak? Tak. No dobrze, tylko czy teraz ktoś, kto się zajmuje spisem rolników, ma uprawnienie do tego, żeby pobrać dane wszystkich obywateli, a później sobie odsiać, a z tymi danymi co, wyrzucą je? Nie wyrzucą? A może nie wyrzucą, może będą tam nielegalnie trzymane, tak? Jak będą wykorzystywane? No nikt tego nie wie, no. Trzymane przez okres 100 lat. Tak, to teraz jest kolejny element. Bo proszę Państwa, no, kolejny element jest taki, że dane typu numery telefonów są chronione tajemnicą telekomunikacyjną. Te przepisy o ochronie tajemnicy telekomunikacyjnej, no, nie są zrobione bez powodu, tak? To jest szczególna tajemnica. Nawet nie są dane osobowe, są dane telekomunikacyjne, dodatkowo chronione jeszcze bardziej. To uważamy za dane wrażliwe, dlatego są chronione oddzielną ustawą, oddzielną tajemnicą, tak? No i teraz szczególnie chronione dane u nas w firmach telekomunikacyjnych muszą być przechowywane niektóre na przykład przez rok, a później musimy je usuwać. Po to właśnie, że są to dane wrażliwe, że ma być pełna kontrola, państwo chce wiedzieć, gdzie te dane są, kto ma do nich dostęp i tak dalej. A tutaj jest znowu kolejna próba ominięcia tego, tak? Czyli
My będziemy sobie te dane trzymać przez rok, ale GUS sobie je weźmie, skopiuje wszystkie do siebie i będzie trzymał przez 100 lat. Z prawem do swobodnego używania poza tajemnicą telekomunikacyjną, przecież te dane przechowywane u nich nie będą traktowane jak dane telekomunikacyjne. Tak? Czyli jest to obejście znowu tajemnicy telekomunikacyjnej, która w mojej firmie jest tajemnicą telekomunikacyjną, przenoszę to u nich, przestaje być i ja mam obowiązek po roku to usunąć, oni sobie 100 lat będą bez tajemnicy telekomunikacyjnej te dane trzymać. Naszym zdaniem jest to niebezpieczeństwo właśnie ochrony tych danych telekomunikacyjnych. Pod tym kątem też należałoby tę ustawę przeanalizować. Więc podsumowując, proszę Państwa, po pierwsze RODO, naszym zdaniem, po drugie łamanie tajemnicy telekomunikacyjnej, po trzecie nadmiarowe zbieranie danych, tak, na przykład na cele rolnictwa, nie rolników, po czwarte wielokrotne pobieranie tych samych danych, tak, i dwukrotne od nas i jeszcze od innych instytucji pobieranie tych samych danych. Naszym zdaniem nie ma to żadnego sensu. Po pierwsze są to dla nas ciężkie obowiązki. Tak jak powiedziałem, jest to ryzyko złamania przez nas w gruncie rzeczy po przekazaniu tych danych wielu innych ustaw. Więc my się boimy tych danych przekazać. A po czwarte, jaki jest tego cel, to my mamy wątpliwości, bo naprawdę my jako informatycy wiemy, że w zbieraniu danych poważnym problemem jest nadmiar danych. Jak oni dostaną te, nie wiem, 200 milionów telefonów, tak, z różnych firm, z różnych okresów, oni i tak nie będą wiedzieli, na który telefon zadzwonić. No właśnie będą dzwonić po wszystkich numerach, gdzie te numery mogą być przekazywane właśnie po pierwsze w konkretnym celu, po drugie po roku mogą się zmienić, tak, na inne. Ten numer mógł być dawno, nie wiem, przekazany innej osobie, ktoś zrezygnował z abonamentu. Mogliśmy przekazać już ten numer telefonu legalnie innej osobie, tak, jeśli to poprzednia zrezygnowała, a tam w GUS-ie przez 100 lat będzie ten numer trzymany. Tak, więc za 20 lat ktoś zadzwoni na mój numer, tak, myśląc, że to jest czyjś inny, bo 20 lat temu był czyjś inny. Więc będzie jeden wielki chaos. Zebranie tych danych nie ma żadnego sensu. No, naszym zdaniem jest to po prostu nielegalna hurtownia danych osobowych, która będzie przechowywana przez 100 lat. To jest abstrakcyjny pomysł, żeby taką potężną ilość danych trzymać przez tak długo. Znaczy, chcę tylko dodać, że naszym zdaniem obie ustawy zostały opracowane z naruszeniem konstytucji biznesu, zwłaszcza ustawy Prawo Przedsiębiorców, artykuł 67 o tym, jak akty normatywne się tworzy. Nie nakładanie nowych obowiązków i ograniczenia obowiązków informacyjnych, zwłaszcza gdy informacje są już w posiadaniu urzędów. Tym bardziej, że te informacje będą się wielokrotnie powtarzały, bo mowa też jest o przekazywaniu numerów, przede wszystkim numeru telefonu kontaktowego. To będzie najczęściej numer telefonu komórkowego, nie nasz, tylko operatora telefonii mobilnej. No i wszyscy operatorzy będą przekazywali ten sam numer wielokrotnie. To tylko i wyłącznie, nawet nie do celów statystycznych, ale do celów skontaktowania się ze wszystkimi i wypytywania ich przez telefon. No dobrze. Panie mecenasie, to co my z tym robimy w takim razie? Przeanalizujemy na pewno tutaj, gdy panowie się zwracają o to, czy te nowe przepisy właśnie nie kolidują z rozporządzeniem RODO. Mhm. Zastanawia mnie jeszcze, bo przepraszam, ja tu spoglądałem, ale cały czas uważnie słuchałem. Zastanawia mnie z kolei taka kwestia, czy państwo jako firmy telekomunikacyjne, czy dla was też to jest wysiłek po prostu dodatkowy z tym przekazywaniem? Tak. Czy można na przykład jednym przyciskiem, tak zwanym w klawiaturze, wysłać te dane, o które tutaj... Nie, to musi być segregowane dane według formularzy, które prześle nam GUS. Mhm. Czyli po prostu do tych, nie wiem, excelowskich plików trzeba będzie przegrywać całą bazę abonencką. Generalnie na pewno... Czyli nakład pracy.
pracy i koszty. Nakład pracy trzeba będzie nasze oprogramowanie zmodernizować do tego, żeby te dane przeszukał i usystematyzował w takich tabelkach, jakie dostaniemy z formularzy. Normalnie takich danych w ten sposób nie przekazujemy, no bo to generalnie, proszę Państwa, znowu powstaje problem z RODO, bo już na podstawie RODO my nie mamy takich formularzy, gdzie są nagle wszystkie dane. Tak? Bo to jest znowu wbrew RODO. Te dane mają być tak usystematyzowane w naszych systemach, żeby było wiadomo, kto ma do nich dostęp, tak w jakim celu. Czyli jeśli mój pracownik potrzebuje skontaktować się z abonentem, to wyszukuje konkretnego abonenta i wyświetla mu się na ekranie konkretna dana. Tak? My nie mamy takich systemów, gdzie są wszystkie dane naraz, bo to właśnie groziłoby tym, że pracownik miałby dostęp niezgodny z RODO, tak? czyli nie byłoby zarejestrowany fakt, że do niego dzwonił, że wyświetlił się ten numer. A właśnie robienie takich raportów sprawia, że właśnie będzie istniał dokument. Załóżmy, że taki raport zrobimy, zanim go wyślemy, to nawet mój pracownik będzie miał dostęp do wszystkich numerów, pomimo że nie zamierza ich użyć w jakimś określonym celu. To jest znowu łamanie RODO. Także takich raportów, jakie oni chcą, my nie mamy, bo nie byłyby zgodne z prawem. Teraz musimy je zrobić. Czy po pierwsze jest to nakład pracy, a po drugie żądają od nas dokumentu, którego to musi być w szczególny sposób chroniony w ogóle u nas i u nich też. No. Nie wiem, czy oni sobie zdają sprawę, że jak pracownik GUS-u dostanie taką tabelkę i na nią spojrzy, to widzi te numery, do których zamierza zadzwonić i te, do których nie zamierza zadzwonić, czyli wbrew ustawie RODO. On ma to jest zwaną tajemnicę statystyczną. Ale to każdy może sobie napisać w regulaminie pracy tajemnicę. To tak nie działa. No tak, a natomiast RODO mówi o tym, że jak ktoś patrzy na dane, to ma patrzeć w określonym celu, tak? I określonego abonenta, nie sobie będzie tak patrzył na wszystkie dane osobowe całego kraju, bo może. No. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt. Dane te stanowią tajemnicę telekomunikacyjną oprócz tajemnicy danych osobowych. Tajemnica telekomunikacyjna jest czymś dużo starszym, dużo ważniejszym przy obronie. W dodatku są ścisłe procedury ujawniania danych z objętych tajemnicą telekomunikacyjną spec-służbą indywidualnie, a nagle mamy na podstawie jakichś dwóch statystycznych ustaw te dane po prostu w całości wszystkim udostępniać wszystkich abonentów, a nie jak dotychczas tylko wskazywanych przez policję czy prokuratora. No w naszych procedurach mamy wręcz obowiązek prowadzenia kancelarii tajnych, tak, w których otwieramy dokument wskazujący konkretną osobę, żeby jej dane poprzez kancelarię tajną w specyficzny sposób przekazać służbom. Tak, a nagle hurtem ileś tysięcy czy milionów abonentów musimy bez kancelarii tajnej przekazać od tak urzędnikowi, który nie będzie tego w kancelarii tajnej trzymał. Tak? No, to jest po prostu absurd dla nas. To znaczy pierwsza rzecz to mi się wydaje, że powinniśmy tutaj wyjaśnić sobie kwestię, czy te dwie regulacje tych dwóch ustaw w ogóle nie naruszały trybu wprowadzenia ustaw wewnętrznych pozwalających na odstępstwo od RODO. Bo jeśli stanowiły odstępstwo niedopuszczalne samymi przepisami RODO, no to mamy temat załatwiony. Tylko rzecznik poinformuje prezesa, premiera o fakcie, że te ustawy są niezgodne z RODO i że przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą ich stosować. No. Koniec kropka. To jest pierwszy punkt. Tak. Bo to jest punkt wyjścia. To jest punkt wyjścia. No bo druga rzecz to jest sprawdzenie, czy nie łamiemy zasad bezpieczeństwa, jeśli chodzi o tajemnicę telekomunikacyjną. A trzecia to jest problem właśnie konstytucji biznesu, czyli zwielokrotnienie przekazywania tych samych danych urzędom. Czy to jakby z trzech punktów widzenia należałoby to przeanalizować naszym zdaniem. No jeszcze, czy trzech naraz, czy może najpierw zacznijmy o RODO rzeczywiście? Jeszcze wrócę na jedną rzecz dość ważną historycznie. Mianowicie, jeżeli chodzi o ten nieszczęsny numer telefonu, to przez długi czas w prawie telekomunikacyjnym żeby go uzyskać, trzeba było uzyskiwać specjalną zgodę abonenta, czy tam użytkownika końcowego, na przekazanie tych danych. I często było tak, że operatorzy mieli ten numer telefonu, ale w cudzysłowie legalnie go nie nabyli, bo nie mieli na właściwym formularzu. Potem na krótki czas zmieniono prawo telekomunikacyjne, wymieniono ten numer telefonu, że on może być pozyskiwany przy zawieraniu umowy i nie trzeba tej odrębnej zgody.
Potem znowu zmieniając prawo telekomunikacyjne, usunięto w ogóle ten przepis i wprowadzono, że się w tej materii stosuje przepisy RODO. Także może być tak, że operatorzy mają te dane, ale nie mogą się, zależy kiedy je pozyskali, ale nie mogą się przyznać, że je posiadają. No i co w takiej sytuacji? Jeżeli je uzyskali przed tą nowelizacją... Znaczy wiesz, no GUS powołuje się na wyłączenie właśnie tego obowiązku jakby poprzez ustawę, tak? Natomiast... Nie, ale czy można ująć dane, które nabyto w cudzysłowie nielegalnie w okresie, kiedy przepis tego nie dopuszczał w takiej formie bez zgody wyrażenia abonenta? No, tak, masz rację. Można to ujawnić. Masz rację. Bo zostało nabyte przed tą zmianą ustawy, która wprowadziła się po zawieraniu umowy zbiera te dane. Tak, to wtedy. No rzeczywiście. Tu jeszcze raz wrócę. Moim zdaniem wtedy operator powinien tych danych nie ująć, by się przyznał, że je posiada i de facto... Ale nie wiem, czy powinien je jeszcze posiadać. Nie powinien je posiadać. To jest... Ale bądźmy realistami, że nie posiadają. Albo może jeszcze się pojawić reklamacja dotycząca świadczonych usług wcześniej, tak? Albo jakiś proces, no to cały czas to Rzeczywiście, jeśli mam legalną, niepodpisaną umowę i legalnie przekazane dane 5 lat temu i nie zawierałem nowej umowy, to mam wątpliwości, czy... No, ale to bardzo szczególne. No dobrze, pomijając ten temat, no to proszę Państwa, to zagadnienie tajemnicy telekomunikacyjnej jest na tyle ważne, że jest, ono jest szczególnie traktowane, tak? Są nawet raporty służb do Ministerstwa Sprawiedliwości, które mówią o tym, jak często operatorzy przekazują dane telekomunikacyjne służbom. Co ja mam teraz powiedzieć? Czyli na przykład jak raz w miesiącu jako mały operator, czy dwa razy w miesiącu dostaję zapytanie o dane osobowe jakiegoś abonenta konkretnego, o jego adres IP czy numer telefonu w celu jakichś tam bezpieczeństwa państwa, w celach jakichś tak związanych ze służbami. Co ja mam powiedzieć, że co roku przekazuję wszystkie dane dwa razy? No to przecież Ministerstwo Sprawiedliwości nie będzie miało wiedzy znowu o tym, jak często służby zaglądają do tych danych, tak? No GUS to nie jest żadna no, służba w ogóle, no, ale to nie będzie objęte. A no to, to tak, to rzeczywiście, no to tym raportem nie, no ale to teraz co będzie, jeśli takie służby spytają GUS-u, tak? No to znowu będzie to obejście tego systemu tak, całego, tak? No bo my powiemy, że prawie służby na sprawie nie pytają o te dane, ale służby będą miały cały raz wszystkie dane od GUS-u, tak? No, nie tak. Mogą ich mieć, no. Pytanie, czy będą miały dostęp do tych danych GUS-u służby? Wyobrażasz sobie, że GUS nie ujawni, jeśli się służby zwrócą do GUS-u po te dane? Myślę, że ujawni. No i nie poda podstawy prawnej służba do uzyskania danych od GUS-u. To nie ma znaczenia, udostępnią te dane i tyle. Także naszym zdaniem jest to znowu obejście tego całego systemu, że tajemnica telekomunikacyjna ma być w szczególny sposób chroniona, monitorowana przez państwo, przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a tu nagle wszystkie dane sobie gdzieś wyrzucamy poza kontrolę na 100 lat. No abstrakcja kompletna. Także tajemnica telekomunikacyjna to jest drugie zagadnienie i trzecie zagadnienie to jest to wielokrotne przekazywanie danych na podstawie konstytucji biznesu. Wydaje nam się, że z punktu widzenia tych trzech zagadnień, nie wiem, prośba do pana mecena, żeby się pan zastanowił, czy wszystkie trzy naraz próbujemy, czy najpierw samo RODO? RODO ja myślę, że możemy tutaj. Znaczy ja tu nawet na szybko, jeśli chodzi o RODO, to znaczy na pewno tu niczego nie przesądzę, ale właśnie tego poszukiwałem, gdy panowie, w którymś momencie mówiliście, jest artykuł 23 wskazujący na możliwe ograniczenia praw, które właśnie z RODO wynikają. No może wszystkich tych podpunktów nie będę odczytywał, ale tu chyba jeden można, przynajmniej tak szybko i na roboczo, wyłączenie tych praw jest możliwe, gdy jest to uzasadnione innymi ważnymi, jeżeli ma to służyć innym ważnym celom leżącym w ogólnym interesie publicznym Unii państwa członkowskiego, w szczególności ważnemu interesowi gospodarczemu lub finansowemu Unii państwa członkowskiego, w tym kwestiom pieniężnym, budżetowym i podatkowym, zdrowiu publicznemu i zabezpieczeniu społecznemu. O tak. No tych punktów jest... Nie ma to w statystyce publicznej. Ale jest w tym, więc oni to traktują rozszerzająco, że... No ale to ja bym statystyki publicznej nie nazwał ważnym interesem. No to jest... No to jest to cenne interpretacyjne. Może to jakoś...
ktoś chce powiązać, nie wiem, ze zdrowiem publicznym, z zabezpieczeniem społecznym. No nie chcę domniemywać, że tu znowu chodzi o podatki. Ale może chodzi o podatki. Ale może chodzi o podatki. Uzasadnienie tych aktów prawnych troszkę powinno wskazywać cel tych nowych regulacji. Ja bym jeśli mogę te dwa słowa jeszcze właśnie dodać, to znaczy, że a propos tej instytucji komunikacyjnej, no to chyba, tak jak mówimy o RODO jako o czymś nadrzędnym oczywiście, to trzeba też wspomnieć, no tylko hasłowo przynajmniej, o konstytucji, tak, no granica komunikowania się. Instytucja komunikacyjna to jest tajemnica korespondencji, tak? Więc to jest to oprawienie konstytucyjne, to jest w zasadzie nawet temat dla Rzecznika Praw Obywatelskich, tak naprawdę, w pewnym sensie. I tutaj tylko chciałam też zwrócić uwagę, że często jest tak, że tajemnica telekomunikacyjna kojarzy się tylko i wyłącznie z tajemnicą treści komunikatów, a tak nie jest. Artykuł 159 prawa telekomunikacyjnego i następne dotyczą tajemnicy telekomunikacyjnej i wskazują, co ta tajemnica obejmuje. I ona obejmuje również po prostu dane użytkownika, który korzysta z tych usług telekomunikacyjnych od konkretnego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i tam parę innych danych, także dane o połączenia i tak dalej. Natomiast mówimy o tajemnicy telekomunikacyjnej w takim zakresie, jak to jest zdefiniowane w prawie telekomunikacyjnym, czyli to jest znacznie szerzej ta tajemnica sięga niż tylko treść komunikatów, bo tych treści komunikatów oczywiście GUS w żaden sposób nie żąda, tak? Natomiast jakoś zwracam na to uwagę, no bo to jest też coś takiego, co często tak się w pierwszym rzędzie kojarzy, a to tak nie jest, tak? Więc z jednej strony dotykamy konstytucji nawet, a z drugiej strony te dane w istocie taką tajemnicę telekomunikacyjną stanowią. I druga rzecz, którą chciałam dodać, tutaj pan mecenas cytował też ogólny przepis z RODO, prawda, który mówi o tym, kiedy pewno można wyjątki wprowadzać. W kontekście tajemnicy telekomunikacyjnej mamy, no bo to jest lex specialis, tak, mamy dyrektywę. Dyrektywy 2002/58. W tej chwili trwają prace nad rozporządzeniem e-privacy, które uchyli tę dyrektywę, natomiast te prace się przedłużają, to nie wiemy, kiedy to się skończy. Na dzień dzisiejszy mamy dyrektywę, tak? I w dyrektywie o prywatności społeczności elektronicznej jest artykuł 15, który dotyczy tego samego w pewnym sensie wątku, który pan mecenas poruszył, czyli tego, kiedy można wprowadzać pewne wyjątki. Przy czym oczywiście skoro to nie są dane osobowe, ale dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną, to tutaj te wymogi są jeszcze surowsze. To jest artykuł 15, mam go w tej chwili przed sobą, też tak szybciutko zacytuję, tak jak pan to zrobił, że państwa członkowskie mogą uchwalić środki ustawodawcze w celu ograniczenia zakresu praw i obowiązków przewidzianych tam we wcześniejszych artykułach tej dyrektywy, które właśnie dotyczą tajemnicy telekomunikacyjnej. Gdy takie ograniczenia stanowią środki niezbędne, właściwe, proporcjonalne w ramach społeczeństwa demokratycznego do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa państwa, też w cudzysłowie, obronności, bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania przestępstw kryminalnych lub niedozwolonego używania systemów łączności elektronicznej. Czyli to jest bardzo wąsko i to oznacza, że służby, owszem, w bardzo reglamentowany sposób, tak jak to się odbywa rzeczywiście w tej chwili w naszym systemie, aczkolwiek też jest to cały czas krytykowane przez różne fundacje, w tym Panoptyko i tak dalej. No, i proszę zwrócić uwagę, że jasne, policja też między innymi, ale nie tylko, może żądać wglądów w treść komunikatów, ale bardzo często policja nie sięga aż tak daleko, tylko zupełnie inne pokrewne dane żąda. Natomiast tutaj też jest istotne to, że samo to, że ktoś jest klientem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, tym bardziej, że ma jakiś konkretny numer, to jest tajemnica telekomunikacyjna, o tym mówię artykuł 159, tam ustęp 1, punkt 1 konkretnie, tak. Więc to jest ważne, żeby to mieć w pamięci. Czyli ja Ciebie dobrze rozumiem, to dochodzimy do wniosku, że tak, że te dwie ustawy nie uwzględniają zapisów dyrektywy, w związku z tym organ statystyczny taki jak GUS
stosując prowspólnotową wykładnię prawa, dojdzie do wniosku, że ponieważ te dwa zapisy są niezgodne z dyrektywą, to odstąpi od żądania od przedsiębiorcy uzyskania tych informacji. No jest, bo tak powinien się zachować. Znaczy, to jest zawsze jest kłopot. Prawa. Kłopot jest oczywiście zawsze w praktyce. No ja prawie prawem unijnym się zajmuję od 10 lat, tak? Tutaj też to jest zagadnienie, które oczywiście cały czas wraca. Natomiast zawsze jest oczywiście ten problem, kiedy jest prawowspólna towa wykładnia, a kiedy jest orzekanie contra legem, tak? Bo tutaj mamy wprost konkretne przepisy. Tak, no moim zdaniem pewnie powinien się powstrzymać od stosowania przepisów, przy czym one są tworzone z jego inicjatywy, więc trudno tego oczekiwać, tak? Więc tutaj to raczej by się kwalifikowało już potem, ewentualnie w praktyce, gdyby jakiś przedsiębiorca nie chciał przekazać tych danych, zostałby ukarany, odwołałby się od tej kary. Wówczas mógłby zadać, doprowadzić do tego, żeby spróbować przekonać Sąd Krajowy, żeby zadał pytanie prejudycjalne. No, droga jest niezwykle długa, kręta i zawiła, bo stosowanie prowspólnotowej wykładni oczywiście. Natomiast no, w tej konkretnej sytuacji trudno się spodziewać, że GUS odstąpi od stosowania przepisów, o które sam walczy i zabiega. Więc to jakby ciężko. Natomiast no, też w związku z tym no, ten wątek unijny jest troszeczkę szerszy niż tylko RODO. Być może za chwilę będzie to rozporządzenie e-privacy i tutaj też będziemy mówić, że to w ogóle jest zero-jedynkowa sytuacja, tak? Bo przy dyrektywie zawsze są. No. Dyrektywa jest równie ważna jak rozporządzenie, tak? Ale zawsze jest bardziej ogólnie sformułowana, powiedzmy. No dobrze, proszę Państwa, żebyśmy się nie ugrzęźli jakby w nadmiernej głębokim wchodzeniu w szczegóły w tej chwili, to myślę, że tak, no, to Pan Mecenas przebada sprawę tego, jak to wygląda od strony prawnej. Znaczy jeszcze jedno słówko, tylko jeszcze jeden inny wątek w ogóle z boku. A propos tego uciążliwości obowiązku, bo prawda jest taka, że to jest w sumie coś, co najbardziej tak, że tak powiem, instytucjonalnie Państwa jako rzecznika MŚP w zasadzie interesuje, uciążliwość tego obowiązku też. Chciałam jakby zwrócić uwagę na to, że ostatnio weszła w życie nowelizacja mojej ustawy i w czasie pracy nad tą nowelizacją mojej ustawy toczyły się bardzo żywiołowe dyskusje, w które były zaangażowane wszystkie izby gospodarcze i które dotyczyły obowiązku kolejnego, nowego obowiązku przekazywania danych. Tak, te dane akurat dotyczyły samej infrastruktury i stanu posiadania infrastruktury. I do PIT-u później, tak, ale jakby samo przekazywanie tam do SIS-u w zasadzie, tak, tych danych, nowych danych o infrastrukturze. Zmierzam do tego, że nawet coś takiego jak własna infrastruktura i przekazywanie danych na ten temat jest tak niezwykle uciążliwym obowiązkiem, tak kosztownym obowiązkiem, obowiązkiem, który wymaga wielu roboczogodzin i jednocześnie konkretnych wydatków na to, żeby zmodyfikować swoje systemy teleinformatyczne, które przetwarzają dane, że to bardzo to zmobilizowało wszystkich przedsiębiorców niezależnie od wielkości. Podczas prac nad mega ustawą ostatecznie ten obowiązek został nałożony, ale w znacznie mniejszym zakresie niż pierwotnie zakładano. Tutaj jest o tyle podobna sytuacja, że właśnie no, na swoje potrzeby przedsiębiorstwo telekomunikacyjne przetwarza dane w jakiś konkretny sposób i żeby móc wygenerować jakiś plik i to jeszcze w formie, której tutaj wymaga GUS czy oczekuje, czy w zestawieniu, którego GUS oczekuje, no to żaden przedsiębiorca, niezależnie od wielkości, nie będzie w stanie tego zrobić tak od razu, na dzień dobry, czy tak jak Pan zaraz powiedział, nacisnąć jeden przycisk, tak? No, po prostu są jakieś potężne zestawy danych, ma własne potrzeby, a jednocześnie tutaj GUS oczekuje zupełnie innego, jakiegoś wycinka wedle swojej... No tak, ale to już o tym mówiliśmy, ale Pan Przewodniczący o tym opowiadał, tak? Tak, więc to wiemy. Dobrze, więc my tu wracamy do tego, przeanalizujemy sprawę. Natomiast możemy też tutaj, bo ja sugeruję ze strony Pana Przewodniczącego, żeby ten temat, że tak powiem, przedstawić zespołowi do spraw RODO. Tak, tak, tak.
to myślę, że też możemy tutaj zrobić. Zrobić jakieś połączone posiedzenie. Możemy zrobić połączone posiedzenie. Tylko tutaj bym potrzebował coś w formie pisemnej, żebyśmy mogli przekazać tamtemu zespołowi, o co chodzi, prawda? Co potrzebujesz? Takiego mojego wyjaśnienia. Pan Tomasz Bukowski, tak? Szybko przekażę do nami. No tylko. Ja jeszcze proszę o zastanowienie się nad jakby trochę może też przetestowaniem tej konstytucji biznesu, tak? Tego przepisu o niedublowaniu danych. Czy to tego argumentu też nie warto użyć jako rzecznik, nie powinien go użyć? No, no to jest kwestia proporcjonalności, prawda? Przede wszystkim uregulowań. Tak. Zwłaszcza wobec tych najmniejszych przedsiębiorców. To są artykuły z końca właśnie ustawy o przedsiębiorczości. 66, 67 mniej więcej. No, to też wymaga przeanalizowania, ale też jeszcze może dodatkowych jednak informacji ze strony państwa odnośnie uciążliwości, jak to się przedstawia, no bo wtedy to jest oparte no, merytorycznymi danymi, gdy my będziemy mogli w ten sposób występować. Na ile to oczywiście możliwe. Chociaż państwo przekazywaliście, gdy interweniowaliśmy poprzednio chyba też jakieś dane w związku z mega ustawą, na ile te obowiązki raportowania są uciążliwe. Ja bym proszę na jedną rzecz zwrócił uwagę, bo Tomek, jeśli dobrze pamiętam twoją wypowiedź, ten obowiązek ma być wykonany 28 lutego. Tak. Ze spisu rolnego. Tak. Czyli nie mamy za dużo czasu na podjęcie interwencji, więc gdyby miało być to spotkanie połączone z zespołem, czy ono powinno się, nie wiem, jeszcze w grudniu odbyć, jeśli to w ogóle jest realne. W grudniu nie bardzo, ale tam wstępnie planowaliśmy posiedzenie tego zespołu do spraw RODO na 8 stycznia, to jeszcze to nie jest potwierdzone. Więc może by się udało tutaj włączyć ten termin. Ale to bym prosił, żeby pan nam to w miarę niedługo przysłał, to wtedy jeszcze będę mógł przekazać i spróbuję to umówić, może to się uda. To myślę, że to był chyba termin dobry, taki wspierający to jest czas. 11, tak? 11. Co pan myśli o tym, żeby spróbować to przeanalizować jeszcze pod tym kątem wielokrotnego przekazywania danych na podstawie konstytucji biznesu, że to jest niezgodne? Pan tutaj ma, się na to zapatruje, na taką analizę? No, wydaje mi się, że to dosyć już trudne pod tym kątem, tak? Ale nie przesądzam, ponieważ tutaj nawet są takie, to znaczy tutaj doczytałem się, że nawet gdy organ żąda danych od nie tylko przedsiębiorcy, ale od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, są trudności, żeby w ogóle wyegzekwować to, że dane, którymi, do których dany organ ma dostęp, no jakby uniemożliwiają nakładanie takiego obowiązku, mimo że obowiązują zarówno przepisy w KPA, jak i w prawie przedsiębiorców. Więc no, też wymaga to zastanowienia. No tak, tak. To są kwestie do analizy. No, myślę, że teraz tego nie rozstrzygniemy. Jak będziemy planować te spotkania, bo tak, część zagadnienia dotyczy nas i zespołu do spraw RODO. Natomiast pozostałe dwa argumenty przytoczone przez Karola, Kingę, Tomka, one już nie dotyczą zespołu do spraw RODO. A one też są argumentacją, którą pan rzecznik mógłby wykorzystać, nie wiem, no chyba wystąpienie do premiera, no tak mi się wydaje, to już trzeba tą najwyższą rangę. Te pozostałe kwestie tutaj będziemy analizować, natomiast kwestia ta RODO spróbujemy wspólnie z zespołem do spraw RODO. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną nieprzyjemną sprawę, to jest
procedowanie GUS-u nad tymi ustawami. Na dobrą sprawę cały rynek telekomunikacyjny dowiedział się o ich istnieniu po już ich uchwaleniu, nawet nie były z nami konsultowane. O spisie powszechnym rolnym to dowiedzieliśmy się tak naprawdę dopiero niedawno, jak zaczęliśmy się wykłócać o spis powszechny już do 2021. Dowiedzieliśmy się, że jest jedna ustawa, która nakazuje nam przekazanie tych danych rok wcześniej. To sama taka uwaga legislacyjna, jakby nakładanie obowiązków na nas bez naszej wiedzy, no jest wbrew takim ogólnie przyjętym zasadom tak legislacji. No. Powinniśmy o tym wiedzieć i współuczestniczyć, ja konsultować te przepisy. Sobie jako też jako taką uwagę do odniesienia. Do podniesienia, tak, w piśmie. Czy do Rady Ministrów, czy gdzieś, no nie wiem, no ktoś powinien po prostu zwrócić uwagę, to coraz częściej jest tak, że branża, która jest obarczana obowiązkami, nie wie o tym. Jasne. Tak, dobrze. Może pojawia się jeszcze jedna rzecz, no bo tak po prawdzie, jak była ta ustawa w ramach uzgodnień międzyresortowych uzgadniana, to dlaczego minister cyfryzacji w ogóle nie zareagował w tej nowej? No, ja też nie wiedział. Jasne. No ale uzgadniał ustawę. Proszę Państwa, mieliśmy jeszcze jakiś temat związany z UKE, który Pan Przewodniczący nam zgłosił, że chciałby poruszyć dzisiaj. Czy coś tutaj to znaczy, w tej kwestii mamy jeszcze? Znaczy tutaj tak naprawdę to też ja zgłosiłem ten temat, ponieważ mamy teraz więcej takich problemów z nakładaniem kar. Naszym zdaniem w wątpliwych sposób przez prezesa UKE na małych przedsiębiorców. Wydaje mi się, że nam to jest duża dysproporcja, że małego jest łatwiej ukarać. Tym bardziej. Więc się go karze za proste przewinienia dużymi kwotami, kilka tysięcy złotych za jakieś takie proste niedopatrzenia pod tytułem, bo przekazaliśmy, nie wiem, raport właśnie o stanie infrastruktury na 500 budynków, a ktoś ominął 2 czy 5 i na to jest kara. Te kary są naszym zdaniem nieproporcjonalne. Problem dodatkowo jest podwyższony przez podwyższenie opłat za odwołanie od decyzji prezesa UKE, który... No poszło w górę to. No to ustawiają koszty sądowe. Właśnie, wbrew do poziomu tam, nie wiem, 1500 zł za niektóre odwołania, jakieś są tego rzędu opłaty, teraz ktoś dostaje nie wiem, za prostą... Proste niedopatrzenie, tak, karę, nie wiem, 1000 zł, czy 2000, ma 1200 zapłacić za odwołanie, no to zaczynają być takie, no to już ludzie się nie odwołują, już płacą, a te kary są takie naprawdę uciążliwe, jest ich coraz więcej. Trzeba się tutaj zastanowić, czy te kary są rzeczywiście proporcjonalne, bo mamy wrażenie, że one dotyczą tylko małych, a dużych. To jest pierwsze. Natomiast tak jeszcze dzisiaj rano zastanawiając się nad tym tematem, wydaje mi się, że zanim to zwrócimy się... A jakich z kolei spraw, jakiś przykład te kary nałożone dotyczyły, jeśli mogę się wtrącić? Przepraszam. No właśnie na przykład za te na przykład niepełne raporty do SIS-u. A SIS to jest taki system raportowy, gdzie my na razie raz w roku, niedługo być może dwa razy w roku, znowu przekazujemy ogromne ilości danych. To jest skurtowa ilość danych przekazywana z naszych systemów. Jest znowu program komputerowy, który przegląda nasze dane inwentaryzacyjne, dane o abonentach i my to przekazujemy automatycznie w ogromnych ilościach do UKE. No i teraz jak ktoś przekazuje, tak jak powiedziałem, 500 czy listę 1000 budynków i umkną mu gdzieś dwa i dostaje za to karę, no to naszym zdaniem te kary są nieproporcjonalne po prostu. Tym bardziej, że wie pan, niektóre sprawy są naprawdę konfliktowe, bo co to znaczy, że mam infrastrukturę? Jak zacząłem budować, jeszcze nie skończyłem, no to już mam, czy jeszcze nie mam. Tak? To są takie sprawy, które naprawdę czasami warto byłoby najpierw się zastanowić, czy rzeczywiście przedsiębiorca popełnił błąd, a nie od razu karać. Tak? No niestety te kary również, ja miałem okazję widzieć kilka takich wniosków o ukaranie. No i muszę powiedzieć, że byłem bardzo zdziwiony czytając treść. Bo jak urzędnik wydaje decyzję o ukaraniu, to powinien uzasadnić, wskazać konkretnie za co karze. Tak? Natomiast jeśli uzasadnienie polega na tym, że za niezgodność... To proszę Państwa, tu chciałem przypomnieć o środku, którym dysponuje Pan
rzecznik, czyli jeżeli są takie no, oczywiste jakby już no, oczywisty brak proporcjonalności przedsiębiorca na przykład nie ma kwoty na odwołanie, no można spróbować zgłosić się z prośbą o pomoc. W konkretnym przypadku, tak? Tak, może jeżeli to nie są setki jeszcze tych takich. Właśnie jeszcze nie, natomiast ta tendencja wydaje nam się, że się wzrasta i wydaje mi się, że rzeczywiście może to jest dobry pomysł, żeby tych dwóch, trzech przypadkach konkretnych zainterweniować. Proszę porozmawiać, może ktoś zwróci uwagę i może... Zaprzestanie, widząc no, bezcelowość po prostu działania, ale oczywiście odnotowujemy i spróbujemy jeszcze pomyśleć, jak to zarabić. Znaczy my się jeszcze zastanowimy, bo to tak rano jest, zastanawialiśmy się z panem mecenasem, czy nie zwrócić się do UKS z prośbą, z wnioskiem o informację publiczną, właśnie ile tych kar nałożono, ile w tym na małych, tak, żebyśmy przeanalizowali sobie, ile w tym na małych przedsiębiorców, ile na dużych, zobaczyć, czy rzeczywiście ta dysproporcja, co do której mamy wrażenie, czy ona jest prawdziwa, no bo rzeczywiście nie mamy tutaj pewności, natomiast mamy takie wrażenie. Może rzeczywiście najpierw sprawdzimy, to my już może nawet indywidualnie jako izba. Ale pan rzecznik nie jest w stanie szybciej te dane od prezesowi niż czy lepiej, żeby to rzecznik zawnioskowała takie dane. Myśmy nawet przygotowali może treść takiego zapytania. Przygotować to, spróbujemy to wysłać. Pójdzie szybciej. No to jeśli tak, to Tomku, my zastanowimy się tak na takim wnioskiem o udostępnienie, jak go sformułować, żebyśmy uzyskali te dane, co potrzeba. I po nowym roku spróbujemy takie dane wystąpić i przeanalizować to, bo naszym zdaniem tutaj rzeczywiście za dużo tych kar jest dla małych przedsiębiorców. Za naprawdę drobne jakieś niedociągnięcia czasem wątpliwe sprawy. Czyli panowie Bukowski i skupin przyszło projekt wystąpienia do profesora UK o udostępnienie danych o karach dla małych i średnich przedsiębiorców. Teraz tak. Kolejny taki temat duży, właściwie bardzo ogólnie sformułowany, to jest propozycja, ponieważ może od początku, jak widać cały czas ta konstytucja biznesu nie funkcjonuje, tak? Jakby przy przepisach konkretnych, też dotyczących branż, ona nie była uwzględniana, tak? Że jednak ci mali przedsiębiorcy powinni być chronieni, powinni mieć mniejsze obowiązki. I dlatego chcieliśmy tutaj zaproponować, żeby rzecznik włączył się w pracę nad tworzeniem nowego prawa telekomunikacyjnego w Polsce, które będzie implementacją Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Implementacja tych przepisów generalnie będzie nowym aktem prawnym, który ma zastąpić prawo telekomunikacyjne w Polsce. I wydaje mi się, że byłoby dobrze, gdyby rzecznik włączył się w takie prace legislacyjne i żeby pomógł nam nawet przy tych wszystkich obowiązkach, które będą jeszcze raz od początku pisane, nakładane, analizować, żeby je rzeczywiście zmniejszać dla małych operatorów. Tak? Żeby ta proporcja obciążeń jednak była ze zwróceniem uwagi na konstytucję biznesu, bo wydaje mi się, że rzeczywiście, tak jak często rozmawiamy z panem rzecznikiem, nawet on zwraca uwagę, że ona jednak cały czas słabo funkcjonuje, być może trochę dlatego, że jednak dobrze byłoby ją wdrażać przy tworzeniu nowych przepisów, tak? I ponieważ teraz mamy taką sytuację, że te przepisy prawa telekomunikacyjnego będą właściwie od początku robione, to moim zdaniem wykorzystajmy to, włączmy się tam jako państwo, jako rzecznik i pilnujmy, żeby te obowiązki jakby podczas tworzenia prawa przeanalizować pod kątem konstytucji biznesu. Panie Mikołaju, chodzi też o to, żeby nie było tak, jak to my tutaj, oczywiście przy całym szacunku dla pana rzecznika i jego działalności, ale często wygląda to tak, że dostajemy projekt ustawy i tutaj na przykład mamy 5 dni, 3 dni, 7 dni na zajęcie stanowiska, bo to będzie potężny akt prawny, więc to nawet nie będziemy w stanie go przeanalizować na tym etapie, więc chodzi o to, żeby rzecznik też na bieżąco pracował przy pracach legislacyjnych. No nie mówię personalnie, że pan Adam Abramowicz, ale no właśnie na przykład pan Grzegorz, pan Marek, panie Mikołaj. Prosimy też o zastanowienie się nad taką możliwością. Jeśli można. To zapisujemy sobie, tak?
panią mecenas Kingą w pracach legislacyjnych w ministerstwie już parę razy podnosiliśmy istnienie konstytucji biznesu i konieczność modyfikacji niektórych zapisów, ale byliśmy ignorowani, dlatego bardzo by nam zależało na państwa osobistym udziale. Może ministerstwo cyfryzacji doskonale wie, jak mało kto, że przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Polsce działających jest około 2000, tam po 2000 formalnie działających, to i tak jakby ta pamięć o tym, że troszeczkę można inaczej traktować mikromałe przedsiębiorstwa, nie jest... My bywamy właśnie od tego roku na różnych spotkaniach, nawet z panem Tomaszem byliśmy na posiedzeniu komisji sejmowej, ale właśnie z tych spotkań czasami można odnieść wrażenie, że za dużo tych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Tak, urzędnicze jakieś takie przesłanie między słowami. Tak. Więc chyba to jest uciążliwe, że jest dużo kontaktów, to niedobrze. Nie jest dobrze podejście, to trzeba dlatego potrzebujemy rzecznika do ochrony, bo rzeczywiście regulator też by wolał pewnie mieć pięć podmiotów, by sobie ich łatwo regulował, tak? Stawia się właśnie za przykład państwa za zachodnią granicą, że tam jest kilku przedsiębiorców, kilka kamerów i wszystkich to cieszy. No. I rzeczywiście właśnie wielu urzędników podnosi to, że tak pewnie powinno być, bo tak jest wszędzie, natomiast czasem się zapomina, że w takich krajach właśnie Holandia czy inne, gdzie mają kilku przedsiębiorców, znowu żalą się, że nie ma konkurencji, żeby chcieli mieć kilka tysięcy, żeby ta konkurencja była. Ceny za usługi, chociażby internetu, prawda? Oczywiście, i nie ma jak sobie z tym poradzić, bo konkurencji po prostu nie ma, tak? Także ta polska sytuacja, która jest specyficzna, powinna być próbą naszego kraju, że mamy tą konkurencję lepszą niż gdzie indziej. A tutaj niestety często wygląda na to, że jesteśmy niewygodni. No zawsze to tak jest. Dobrze. Proszę państwa, myślę, że to chyba wyczerpaliśmy zaplanowany na dzień dzisiejszy porządek obrad. Jeszcze panie Mikołaju, jeszcze tutaj kolega, czy coś dodać? Tak, jeszcze jedną rzecz tam związaną z tym punktem z prezesem UKE. Dlatego, że tak jak pan prezes Skubin powiedział, wiele urzędów ignoruje istnienie konstytucji biznesu, że ona się nie przyjęła i w ogóle. Szczególnie dla nas istotne jest obowiązki traktowania przedsiębiorstw w sposób proporcjonalny, równy traktowania, podczas gdy na przykład w UKE przedsiębiorcy traktowani są w sposób jednakowy, bez względu na ich wielkość. Mamy w tej chwili też taką sytuację, że przygotowane jest 200 decyzji o pozycjach rynkowych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. No one praktycznie są wszystkie jednakowe i teraz te same obowiązki będą nakładane na Orange Polska, czy na wielką Netię, jak na mikroprzedsiębiorcę, który nie będzie w stanie sobie z tymi obowiązkami poradzić. To będą obowiązki sprawozdawcze, publikacyjne. Przede wszystkim będą to obowiązki przygotowań technicznych, udostępniania sieci. Wiem, że tam jeden z mikroprzedsiębiorców już monitował do państwa w tej sprawie, bo skąd my to wiemy? Prezes UKE przed wydaniem decyzji regulacyjnych, zwłaszcza tej mocy, jak pozycje znaczące, musi je projekty konsultować. Stąd wiemy, jaka to będzie regulacja. Natomiast one wszystkie, te specyfika urzędu, mają rygory natychmiastowej wykonalności, a więc interwencja nawet ze strony pana rzecznika po ich wydaniu będzie już właściwie bezskuteczna. Tam był problem, że pan rzecznik chyba powiedział, że po wydaniu decyzji ewentualnie rozważy interwencję. Natomiast tu rzeczywiście specyfika tych decyzji jest taka, że po pierwsze one mają natychmiastowy rygor, ale po drugie wcześniej wydawane są projekty decyzji. Czyli ten czas pomiędzy ogłoszeniem projektu decyzji, to jest dobry czas na interwencję, żeby powiedzieć, taką decyzję zamierza pan prezes wydać. W tym momencie można zainterweniować i nawet w ramach konsultacji, tak, zgłosić uwagi. To są postępowania, jak się tak wyrażę, dużej sile rażenia, to są postępowania antymonopolowe. Właściwie to tak jakby mówić o decyzjach prezesa UOKiK-u
nakazujące określone działania antymonopolowe. I no, tak jak powiedziałem, z naszej izby będzie tam 44 bodajże podmioty, mali mikroprzedsiębiorcy najczęściej. Ale z których to artykułów do decyzji? Czy sprawa telekomunikacyjnego one będą. Ale konkretnie? Po ustaleniu pozycji znaczącej, nałożenie obowiązków. Nałożenie obowiązków. Na różne sprawozdawcze. Sprawozdawczych. Przede wszystkim tak, informacje dostęp do sieci telekomunikacyjnej, czyli na przykład budowy punktów styku. To są kwestie wymagające dużych nakładów. Tworzenia zespołów do spraw wykonywania tych decyzji, do spraw współpracy międzyoperatorskiej. O ile na przykład nie wiem, Finea czy jakiś inny duży operator, on po prostu przekaże to jednemu ze swoich członków zespołu regulacyjnego, w mikroprzedsiębiorca musi zatrudnić dodatkową osobę. Tak, tylko do tego. Bo Państwo wiesz, słabo wyjaśniliśmy, o co tak naprawdę chodzi. No bo to tu mówisz o tych regulacjach telefonicznych, tak? No. Telefonicznych, ale też będą inne. No, są, jakby operatorzy telekomunikacyjni posiadają no, całe systemy, tak, centrale, w skrócie mówiąc, w uproszczeniu, zarządzające połączeniami tak, telefonicznymi. I teraz oczywiście są potężne przedsiębiorstwa, które te centrale no, są ogromne. Teraz, no i te centrale oczywiście, żeby system działał w całym świecie, są ze sobą połączone. I te wszystkie punkty styku między tymi systemami centralowymi są oczywiście ściśle regulowane, zgodnie z przepisami i na podstawie decyzji regulatorów. No i teraz są obok tego wszystkiego mali operatorzy, którzy mają centrale bardzo malutkie, załóżmy obsługujące, nie wiem, 100 abonentów. Teraz do takiego operatora nikt, żaden duży operator nie jest zainteresowany, żeby się z nim łączyć. Tak? Ta centrala jest postawiona jakby obok tych dużych systemów. Tak? Czyli mały operator może korzystać z czyichś systemów albo postawić sobie taką centralę niedużą, na przykład na 100 abonentów, dołączyć ją właśnie, czyli podpisać umowę z jakimś dużym operatorem na wymianę ruchu i dołączyć się do tego systemu globalnego poprzez jednego dużego operatora. Tak? I teraz jeśli prezes UKE na taką małą centralkę, małego operatora nakłada obowiązek, żeby on udostępniał dostęp do tej centrali, robił oferty hurtowe dla innych operatorów, no możemy zrobić, bo to jest ogromny koszt, a i tak nikt z tego nie skorzysta. Tak? Ja rozumiem, że do Orange'a każdy się chce wpiąć, tak? Do nie wiem, 5 innych, 10 innych, każdy się chce wpiąć, żeby skrócić drogę ruchu, żeby mieć lepszą jakość połączeń, lepsze ceny i tak dalej. Natomiast do takiego małego operatora, który gdzieś na końcu postawił sobie małą centralkę, nikt nie będzie się chciał nigdy wpiąć. Teraz nakładanie na mnie obowiązku tworzenia ofert hurtowych, tworzenia systemów technicznych, udostępnienia tej centrali, z której nikt nigdy nie skorzysta, wydaje się absurdalne. Tak? I dlatego tutaj znowu konstytucja biznesu powinna nas ochronić, że jeśli jest operator, nie wiem, do jakiejś wielkości, to powinien, no te decyzje nie powinny być nakładane naszym zdaniem. Tak? No przynajmniej na tyle zmodyfikowany, żeby obowiązek byłby proporcjonalny do wielkości operatora, a nie jednakowy dla wszystkich, ze względu na jego wielkość. No, cała regulacja telekomunikacyjna, tak jak wcześniej była mówiona, oparta na przepisach unijnych, jest dla rynków, gdzie jest mało podmiotów i one są duże. Polski rynek, podobnie jak fiński, jest rynkiem drobnym, stąd też i wiele wezwań o sprawy sprawozdawcze u nas są bezrefleksyjnie przekopiowywane i narzucane na małych operatorów, którzy potem się nie wyrabiają. I dodatkowo jeszcze mają również karę za sprawozdawczość już nie ustawową, tylko taką ad hoc unijną. Jasne. Panowie, no, ponieważ to jest specyficzna problematyka, zechcieliście to opisać. My to spróbujemy opisać, ale ja jeszcze tak... To trudno, że tak, tak powiem. My to spróbujemy opisać, natomiast jeszcze tak chcę podsumować, że te wszystkie zagadnienia będą jeszcze raz opisywane w nowym prawie telekomunikacyjnym odległe, dlatego to wszystko, co mówimy, to gdyby Państwo zechcieli się włączyć w prace legislacyjne, to cały czas trzeba będzie wszystkie te elementy pilotować przy tworzeniu nowego prawa, żeby ograniczać te obowiązki i po prostu robić jakieś progi, że ten obowiązek to dla, nie wiem, ilość największych, tak? Inny obowiązek to albo znowu dla szerszej grupy, niektóre być może dla wszystkich, ale niekoniecznie proporcjonalnie. Musi być to zwrócenie uwagi na konstytucję biznesu.
zakątów w tym pozagadnieniu też prośba, żebyś dobrze pisał. Dobrze. Dobrze. Proszę Państwa, to w takim razie myślę, że na tym dzisiaj zakończymy. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie. Skontaktujemy się z Państwem odnośnie współpracy z zespołem roboczym do spraw ochrony danych osobowych. Być może się uda na tego 8 stycznia to tutaj jakieś wspólne posiedzenie zorganizować, ale to potwierdzimy Państwu drogą mailową, czy to się uda. Natomiast my jesteśmy umówieni na 27 stycznia na posiedzenie w sprawie dostępu operatorów, kodeksu dobrych praktyk w zakresie dostępu operatorów komunikacyjnych do budynków komercyjnych, tak? Nie tylko nie całej tylko użyteczności publicznej, ale komercyjnej. Zresztą to sami wtedy ustalimy po prostu dokładnie, jaki będzie ostateczny zakres tego kodeksu z udziałem wszystkich tutaj zainteresowanych stron. A na dzisiaj bardzo dziękuję.